I we mnie naprawdę można znaleźć dużo pozytywów. Nie, no nie mogę tak ludzi okłamywać. Jezu. Nie, nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć. Skusiłem się ostatnio na obejrzenie Welmy, tego nowego serialu animowanego, który ma być takim prequelem do Przygód Z Kubiego Du, tego którego oglądaliśmy wszyscy za dzieciaka. którego pewnie większość z nas bardzo lubi, i ogólnie jest to całkiem fajna animacja. Klasyk. I jeśli myślicie, że nic gorszego w tym roku nie widzieliście, to zapewne jest racja, bo tak naprawdę mamy początek roku, więc prawdopodobnie konkurencja. Nie jest duża, ale jeśli już dzisiaj zaryzykuję stwierdzenie, że będzie to absolutnie najgorsza rzecz, jaką w tym roku obejrzycie, to myślę, że wcale nie byłbym daleki od prawdy. Zainteresowani, no to zapraszam. Well, Wokół Velmy jeszcze na długo, długo przed premierą był taki dość spory szum, bo było wiadomo o orientacji Velmy, że ona będzie lesbijką i jakby wokół tego już jakieś pewne kontrowersje się oczywiście narodziły, bo to jest normalne w takich sytuacjach, że szum po jednej stronie, szum po drugiej, która powiedzmy broni jakby tych zabiegów wszystkich twórców i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby w tym serialu nie ma większego znaczenia, bo gdyby to była ta jedyna rzecz, o której można mówić przez pryzmat tego, jak Welma była zła, no to faktycznie prawdopodobnie ten materiał by nie powstał. No bo po co o takich rzeczach się rozwodzić? Nie ma to większego sensu, szczególnie dla całej tej historii. Problem, że Welma jest absolutnie zła. Na każdym możliwym poziomie, począwszy od psucia postaci, po samą historię, po to jakie powiela klisze, stereotypy i yy, jak bardzo jest po prostu zła. I ja to mówię z podwójnie bolącym sercem, bo tą klasyczną bajkę naprawdę uwielbiałem, kiedy było to sobotnie pasmo, gdzie siadało się do, do bajek, tam leciał właśnie Scooby, nie wiem, Jetsonowie i jakieś tam inne... Tego typu rzeczy, no to siadało, się oglądało i tamten skubi miał oczywiście klimat, byli fajnie rozpisani bohaterowie, były ciekawe historie z dreszczykiem, prawda? Jakiś strach, szczególnie z no to się oczywiście fajnie oglądało i ktoś teraz powie, no okej, okay, kiedyś trawa zawsze była bardziej zielona. I wspomina się tamte czasy, no bo to był e, taki moment szczęścia, wiadomo, nie było tylu źródeł informacji, nie było tylu platform, właściwie niewiele było, więc ten Scooby-Doo, taka bajka z zachodu, no, dawała nam ten moment radości. I pewnie tak można też na to patrzeć. No, problem w tym, że na Velme, czyli ten prequel Scooby'ego, który właśnie niedawno wyszedł, wszyscy, praktycznie wszyscy patrzą w sposób skrajnie negatywny, wystarczy po prostu wejść sobie na różne portale, gdzie widzimy oceny recenzentów, zwykłych ludzi, więc praktycznie wszędzie to sięga dna. Co za przypadek. I naprawdę, spieprzenie tak dobrej opowieści to nie lada sztuka, ale Mindy Kaling, która jest autorką tego projektu, to się udało, po prostu to się udało. I w tej Welmie jeśli chodzi o, powiedzmy to, uniwersum Scoobiego, to mamy tylko tak naprawdę imiona głównych bohaterów, bo nic, absolutnie nic innego tam się nie zgadza. To jest trochę taki kasus, my tu zawsze wracamy do e, takich wielkich, odwołujemy się do od tych wielkich dzieł pop kultury, więc pierścienie władzy oczywiście to jest kasus Galadrieli, która też była główną bohaterką, powiedzmy Pierścieni Władzy, której absolutnie nie dało się lubić, nie dało się z nią sympatyzować i dokładnie tak jest z tą Welmą. Ona tu jest główną bohaterką, ale ona absolutnie nie jest tą sympatyczną Welmą, taką wścibską, inteligentną, takim młodym geniuszem jak w tym klasycznym Scooby, tylko jest po prostu egocentryczną dziełką, która Wstydzi się gdzieś swojego pochodzenia, chce być inna i też nie da się jej przy tym wszystkim lubić. Jest wredna, nieśmieszna i to nie jest ta welma. No ale jeśli chodzi o powielanie różnych klisz i różnych niebezpiecznych stereotypów, to oczywiście mamy Freda, który też nie jest tym Fredem ze Skubiego dół, tylko tu jest takim, wiecie, gościem z takiej rodziny bardzo bogatej, ma takiego maczo ojca, ma super blanie, ma alergię na ludzi brzydkich, po prostu jak to brzmi, jak to, jak to brzmi. What? No, tragedia, prawda? Mamy Dafne, która jest tą kliszą z tych wszystkich teen drama, tych takich wiecie, popularnych i ładnych dziewczyn, które przy okazji są wredne. I wiemy, że w Scooby-Doo ona taka nie była, no a jednak tutaj właśnie ten wątek jest poruszony, oczywiście z biegiem tam odcinków, co się w jakiś sposób zmienia, niemniej klisza powielona, odhaczona tak jak w wielu różnych przypadkach. I to nawet nie też chodzi o to, że tam mamy różne jakieś powiedzmy orientacje i seksualne i jakieś oczywiście społeczności rasowe, bo to jest jakby no okej, okay, prawda? Jeśli charakterologicznie to się jeszcze wszystko trzyma kupy i te postacie są naprawdę zbieżne z tym, co gdzieś tam w oryginale oglądamy i lubimy, a umówmy się, no to też jest zaadresowany film do bardzo konkretnej grupy odbiorców, tych którzy Powiedzmy, na Skubim się wychowali, bo jeśli ktoś teraz wejdzie do świata skubiego, właśnie z welmą, to idę po prostu grubo w zakład, że tego świata nie pokochał, nie polubił na no absolutnie nic, żadnych, żadnych takich ciepłych. Uczuć. Co ciekawe, nawet te środowiska, którym tak głęboko chciano wejść w dupę e, tym serialem, czyli na przykład te społeczności hinduskie, one także nie były zadowolone. One także krytykują to podejście twórców właśnie do tego, jak ta ich społeczność wygląda. Nie wiem, czy widzieliście Miss Marvel, tam też ta społeczność była przedstawiona bardzo kolorowo, z różnych stron było to wszystko ujmowane. I moim zdaniem, to był jeden z lepszych elementów w ogóle tego serialu. Pomijając to, jak to całościowo było tam stworzone, powiedzmy, ta, ta druga połówka sezonu, ale nie o tym. Tymczasem tutaj nawet to się nie udało. Nawet tam, gdzie chciano po prostu połechtać i tam, gdzie chciano się przypodobać, także to się nie udało. Także brawo, wielkie brawo. No dobra, no to może w takim razie ten serial przynajmniej bawi, śmieszy. Otóż nie, także nawet tutaj to zawodzi, w sensie. Wszystkie te żarty są takie bardzo wymuszone, wpasowujące się w te, wszystko, te wszystkie lewicowo, prawicowe stereotypy. Wszystko to jest takim polane tym sosem. Oczywiście LGBT, jakichś rasowych różnic. Wiecie, że niby sobie z tego śmieszkujemy, niby ma być zabawnie. Patrzcie, jacy jesteśmy w ogóle tacy otwarci, pro, że potrafimy się śmiać i z tych, i z tych, ale to wszystko jest naprawdę nieśmieszne, nie wiem, 3-4 odcinki. To nawet się nie uśmiechnąłem, to wszystko było tak czerstwe, tak suche, że nie wiem, no, pewnie gdzieś tam pranie mi w drugim pokoju, w mieszkaniu e, od razu wyschło. Po prostu na tym poziomie nawet to zawodzi, gdzie tymczasem w Skubidu faktycznie tym klasycznym, nie dość, że są te elementy fajnej intrygi i śledztwa detektywistycznego, to także były takie to momenty śmieszne, gdzie faktycznie można było się uśmiechnąć, ale tutaj położyli po prostu i tą część, jeśli chodzi o zagadkę, bo jest tak. Do niezbyt straszno, i ta intryga, i, i to całe wszystko, co się dzieje dookoła, też nie będę zdradzał. No bo może ktoś jednak będzie chciał obejrzeć, więc nie będę mu psuł zabawy, ale nawet na tym poziomie po prostu to nie dowodzi. No a przy tym wszystkim, ten serial, który właśnie miał być taki nowoczesny, taki wiecie, skierowany do wszystkich, tak, taka otwartość, to on. Nie robi tego, tylko wszystkie po kolei, te różne grupy obraża, obraża swoją głupotą, bo każda z tych grup, każdy z tych stereotypów, każda z tych klisz pokazanych w tym serialu jest traktowana po Macoszemu, jest traktowana w taki naprawdę leniwy sposób, takich odniechcenia, nie ma tam ani krzty jakiejś takiej naprawdę finezji, jakiegoś takiego sznytu pisarskiego, sznytu scenariuszowego, to też raczej. Jest związany z tym, że przy ogromnym natłoku seriali na różnych platformach, to ci dobrzy twórcy po prostu już mają pracę. I skoro robi się jakiś nowy projekt, to niestety, ale daje się te projekty do roboty nie dojdą amatorom, ludziom, którzy po prostu niczego absolutnie nie osiągnęli. Autor, autorka tego akurat serialu jakieś tam osiągnięcia miała. To nie jest tak, że to się nie wiadomo skąd wzięła, no ale. Patrząc ogólnie na tą kwestię, no to niestety nie dała rady i to jest szerszy problem, szerszy problem tego, że ci showrunnerzy, twórcy, scenarzyści, oni bardzo chcą tam te swoje wizje świata wrzucić, przypodobać się tym czy innym środowiskom, zamiast robić dobre historie. I to jest problem ogólnie popkultury, ogólnie seriali, ogólnie wydawania różnych rzeczy na tych platformach. Że albo ktoś tego nie kontroluje, albo ktoś nie ma pojęcia, jak te rzeczy robić. W każdym razie to już jakaś kolejna produkcja, gdzie bierze się jakiś tam znany świat, jakieś tam znane uniwersum, uniwersum Skubiego i nie daje się rady. Wykorzystując tylko powiedzmy nazwy własne i jakieś lokalizacje, prawda? Nie wiem, ubi ubiory tych postaci, tak jak też tu w Skubie. Tylko, że ta welma, mimo że ubrana tak jak welma powiedzmy w Skubidu, to to są dwie. Różne postacie, zresztą tak jak cała ta ekipa. I w całym tym natłoku, ten buziak Welmy, to, że ona jest y, homoseksualna, to właściwie nie ma żadnego znaczenia, zresztą ta scena, gdzie faktycznie dzieją się rzeczy, to jest i tak jedna z lepszych y, scen w całej tej serii, w całej tej serii nieśmiesznej, głupiej, obraźliwej. I seria, która prawdopodobnie, mimo tego, że jest tak fatalnie oceniana, jest zrównana z, po prostu z błotem to jest gorsze niż Blood Origin ten od Wiedźmina z Netflixa to podobno będzie mieć drugi sezon. Także powodzenia. Powodzenia z tym projektem, na pewno oglądalność będzie kosmiczna. I to jest taki krótki komentarz, właściwie na chwilę się oderwaliśmy od takich bieżących bardzo spraw. Welma, nie polecam, 1 na 10, no 1 na 10, no powiedz, nie wiem, 2 na 10, no to żeby tak nie było skrajnie, 2 na 10. Nie, nie polecam, Odpo oglądacie na własną odpowiedzialność, e, a jeśli ktoś już widział i chciałby się podzielić swoimi wrażeniami, no to oczywiście zapraszam do komentarzy. No a w tym materiale to już wszystko, żegnam się z Wami. Cześć!